Dzień dobry kochani, nowy dzień, nowy vlog. Ja właśnie przyjechałam, bo odwiozłam Nadeńkę do przedszkola. Nastawiłam pranie, zaraz będę sobie robiła śniadanko, ale chciałam Wam pokazać, jaką piękną książeczkę Nadusia dostała. Zobaczcie, prosto z Niemiec. Może... O, może się odwrócimy. O księżniczkach, tutaj były też takie klocki Lego, taki malutki zestawik dodany. I w środku mamy jeszcze, zobaczcie, taką scenerię i będziemy to składać właśnie po przedszkolu. Musi tata nam chyba pomóc, bo powiem Wam, nie jest to taka prosta sprawa, także to jest jedna rzecz. I tutaj jeszcze troszeczkę słodkości. Mamy Kinder Joy i moja córka oczywiście nie zje tego naraz. Nieraz się dziwicie, że ja wszystko tłumaczę, ale słuchajcie, no znajdą się takie osoby, które zasugerują, że ja to dziecku daję, wiecie, naraz, albo jestem bardzo złą matką, bo w ogóle moje dziecko coś takiego spożywa. No to jest obłęd. To jest obłęd i ja apeluję, jeżeli ktoś chce coś takiego komuś napisać, niech da spokój i niech popatrzy może na swój talerz i talerz swojego dziecka, bo nikt, kto pokazuje takie rzeczy, nie prosi o poradę. Ja też nie. Oczywiście, kochani, to jest do tych takich, powiedzmy, hien internetowych. Dostała Nadulka też zwykłe jajo czekoladowe i mamy też płatki śniadaniowe. Nadusia sobie je wybierała po opakowaniu tak naprawdę, czyli te, które jej się spodobały, ale muszę Wam przyznać, że jednak chyba nie ma jak cornflakesy, bo już kazała sobie otworzyć tę i tę paczkę. Czekajcie, czy Wy tu w ogóle coś widzicie? O, może teraz będzie troszkę lepiej. Kazała sobie otworzyć te paczki. Te są jakieś takie słodkie, jakby, nie wiem, w miodzie, czyli to jest w ogóle nie jej gust, niestety, smakowy. Do tych też tak nie była do końca przekonana. No zobaczymy, zje to, zje, jak nie, to sobie z tym gdzieś tam, wiecie, poradzimy. No i wybrała sobie też te Nesquiki Duo, także okaże się. Wszystko się okaże, czy moje dziecko będzie jadło takie płatki, czy nie. Bo ona, tak jak mówię, najbardziej lubi cornflakes. Teraz tylko zagwozdka dla mamy, gdzie to pochować. No bo zobaczcie, trochę to zajmuje. No nie wiem, zobaczymy. Tu natomiast przyszły pierwsze upominki na dzień babci i dziadka. I to są akurat upominki dla, no właśnie, naszych rodziców, czyli dziadków Nadusi. Jeszcze będą dla pradziadków Nadusi, a naszych dziadków, ale to chyba dzisiaj mi one dopiero przyjdą. Pokażę Wam i mamo, jeżeli oglądasz tego vloga, to teraz sobie to przewiń, albo na tym etapie zakończ, no, bo ja tu widzę, pokażę, co mogą fajnego dla dziadków kupić. No i teraz też od razu pytanie do Was, czy również traktujecie to święto tak bardziej symbolicznie, bo u nas dziadkowie właśnie zawsze tak mówią, po co się tam cudujecie, wykosztowujecie, to laurka wystarczy i tak dalej. No wiadomo, i Nadusia tutaj, wiecie, dla każdego dziadka i dla każdej babci jeszcze laurkę namaluje, ale zawsze jakiś drobiazg, myślę, że i tak miło wręczyć. Już pomysły naprawdę, słuchajcie, bo przez 5 lat coś tam wymyślane i są okrojone, dlatego szukam, grzebię i googluję, co tam fajnego można jeszcze kupić. I tak pomyślałam, że to będzie super pomysł, czegoś takiego jeszcze dziadkowie nie dostali, czyli czekolada mleczna, ale w przepięknym opakowaniu. I powiem Wam szczerze, że wykonanie tego jest naprawdę fantastyczne. Ja gdzieś tam wczoraj komuś chciałam pokazać, ale powiem Wam szczerze, że już niestety na tej aukcji to wszystko było wyprzedane, ale znajdziecie na Allegro jeszcze mnóstwo właśnie tego typu czekolad. Nam się bardzo spodobały właśnie te, jeśli chodzi o grafikę. No i mamy tutaj, zobaczcie, słodka czekoladka dla kochanego dziadka, słodka czekoladka dla kochanej babci i tutaj jeszcze taki wzór, dziękuję Ci babciu za to, że jesteś. No więc myślę, że będzie przepiękny drobiazg i tak fajnie upamiętnimy to, że właśnie pamiętamy o tych naszych dziadkach. No i przede wszystkim właśnie Nadusia tutaj musi się wykazać i wręczyć te podarunki oraz laurki. Czas na śniadanie, kochani. Mam tutaj wczorajszą chałkę. Jedną oddałam, bo ja zawsze Wam mówiłam, że uwielbiam się dzielić tymi chałkami. Zawsze wychodzą z termomiksa dwie. I no właśnie, albo się dzielę, albo mrożę. I powiem Wam szczerze, nie ma nic lepszego niż ta chałka właśnie. Oraz uda krem pistacjowy. No. Także dzisiaj śniadanie na słodko, zdecydowanie ogarniam to. O rety, aż mi się głos łamie. Ogarniam to, kochani, i
biorę się za składanie prania, żeby mieć miejsce na to nowe i biorę się za odkurzanie. Dzisiaj miał być śnieg, zapowiadali śnieg wczoraj w pogodzie, a leje deszcz, więc bez szału jest, bez szału. Już jestem po śniadaniu, więc zupełnie inne nastawienie do życia i do świata. Słuchajcie, ja się tak trochę uniosłam a propos tych Kinder Joy i w ogóle czekoladek, dlatego że naprawdę to, co się czasami odbywa pod moimi filmami, ale nie tylko moimi, chociaż u mnie to ja i tak zawsze to powtarzam i bardzo się z tego cieszę, że hejtu i tego typu spraw jest naprawdę, jak na lekarstwo, bardzo mało, więc to mnie mocno podbudowuje. Natomiast to nie jest też tak, wiecie, że ktoś powie, a nagrywacie, nie przejmujcie się, zawsze będą inne opinie. Tak, oczywiście. I tak samo jak ja oglądam dziewczyny, które nagrywają, ja też mam nieraz inną opinię niż ona, jedna czy druga. Natomiast to mnie nie upoważnia do tego, aby właśnie narzucać komuś swoje zdanie, aby oceniać tego kogoś przez pryzmat tych 10-15 minut. Rozumiecie, o co chodzi? No i w momencie, kiedy tutaj właśnie ktoś sobie wchodzi, widzi, że kupiłam dla dziecka Lubisia, to już, słuchajcie, to o matko, po prostu kryminał, kryminał. Ale jak pokazuje coś zdrowego, nie ma nikogo, nikt nie pochwali. I wiecie, i to jest właśnie ten absurd, i to jest to. Szpilę komuś wbić, to jest po prostu jakoś tak dla niektórych najłatwiejsza sprawa na świecie. Ale pochwalić kogoś, to przychodzi z ogromnym trudem. I ja naprawdę, słuchajcie, nie mam odwagi i nie mam śmiałości po 15 minutach filmu oceniać, kto jak żywi dziecko, rodzinę, siebie, bo są różne dni, są różne sytuacje. I szczerze powiedziawszy, niezbyt mnie to interesuje, bo jeżeli ten ktoś w tym jest szczęśliwy, to ja tym bardziej. Więc no czasami naprawdę aż dziwię się, jak bardzo niektórzy nudne życie potrafią mieć, bo potrafią mi napisać, słuchajcie, taki długi komentarz, na który poświęcili, widać, że sporą ilość czasu, jakieś tam teorie, polecenia, jakieś dziwne rzeczy, a w tym czasie mogliby się skupić właśnie na przykład na ugotowaniu fajnego posiłku dla rodziny, czy przeczytaniu jakiejś super książki, zaraz wracam. No właśnie, i wracając do tematu, po prostu ten ktoś wówczas zamiast pisać takie bzdety, czy to u mnie, czy u kogoś innego, no mógłby w tym czasie skupić się na jakimś posiłku dla swojej rodziny i czy chociażby przeczytać jakąś fajną, wartościową książkę, posłuchać jakiegoś wartościowego podcastu, czy obejrzeć jakiś fajny, wnoszący coś w jego życie film. No ale, no właśnie, lepiej pouczać. Także kochani, staram się właśnie takich rzeczy nie komentować, nie mówić o nich, ale też myślę, że uczulę Was, jeżeli ktoś, czy to z bliskich, czy to z osób zaprzyjaźnionych, w ogóle z grona, wiecie, najbliższych, zacznie Wam faktycznie aż tak mocno zaglądać w życie, to czy nie warto odpuścić sobie taką znajomość? A ja po prostu ignoruję takie komentarze, jeżeli chodzi o sieć. A jeżeli chodzi właśnie o życie, w momencie, kiedy ktoś za mocno ingeruje mi w życie, no to wiem, że czas naprawdę pomalutku się z taką osobą żegnać. Bo jakby wiecie, ona życzy sobie, aby żyć według jej zasad. A przecież to nasze życie i nikt go za nas nie przeżyje. Takie wiecie, niby nic, niby tu się ktoś czepi o jedzenie, tu o słodycze, tu o jakieś tam ubranie, nie wiem, cokolwiek, ale naprawdę potrafi to wkurzyć, jeżeli się to zdarza nagminnie. Dobra, a teraz wracamy do rzeczywistości, idę wieszać pranie. I na obiad zupa pomidorowa z groszkiem ptysiowym i śmietaną, która tutaj nam... Ła, cały palec mam brudny. Która tutaj nam wpadła, pycha. No i ten domek, znaczy domek, w zasadzie to są ogrody, inscenizacja cała jest, proszę bardzo, ustawiona już. Ta Dulka po przedszkolu, wyobraźcie sobie, że z gorączką mi wróciła, także dzieje się, dzieje. Natomiast, o, zaraz będziemy brały jakieś małe figurki, się chwilę pobawimy. Tutaj, patrzcie, nawet łódkę robiłyśmy. Tutaj jakiś, nie wiem co to jest, studnia? Z jakimiś kryształami. Ekstra to wygląda moim zdaniem. Podoba Ci się, Nadunia?
To powinno być tak bardziej, o, ale coś nie mogę tego odgiąć. Nie wiem. No trudno. When we wake, hear the birds and see the sun.